Mówi inżynier Antoni Ziemba z Krakowa: Wielu ludziom wydaje się, że obrońcami życia są tylko ludzie religijni. Jeśli więc ktoś nie wierzy w Boga, nie uznaje duchowej siły, która kieruje światem, automatycznie taki człowiek jest zwolennikiem aborcji. To jest nieprawda. Według badania Instytutu Galupa, przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w maju 2012 roku, 19% Osób spośród niereligijnych określiło się jako pro -life. Są ateiści, którzy bronią życia człowieka przed narodzeniem. Odwołują się do nauk medycznych i biologicznych, a te jednoznacznie wskazują, że początek życia człowieka to moment poczęcia. Do obrony życia nie potrzeba im argumentów religijnych. Wystarczy im współczesna nauka i fundamentalna, ponadwyznaniowa zasada etyczna. Nie wolno zabijać niewinnych ludzi, poczętych dzieci. Do interesującego wydarzenia doszło podczas konwencji amerykańskiej ateistów, która odbyła się w 2012 roku w Waszyngtonie. W spotkaniu tym wzięło udział około 25 tysięcy osób. Ateiści deklarowali radość z powodu różnorodności środowisk, z których pochodzą. Swoją obecność na konwencji zaznaczyła także organizacja ateistów Secular Prolife. Jak zauważyli jej członkowie, szum, szumnie wychwalana różnorodność kończyła się dla wielu, gdy pojawiał się w rozmowach temat aborcji. Ale zdarzali się również ateiści, którzy byli zaskoczeni spójnością argumentacji na rzecz obrony życia człowieka z pozycji nauki. Na konwencji grzmiała dyrektor Fundacji Richarda Dawkinsa, słynnego ateisty Elizabeth Cornwell. Jej zdaniem religijni radykałowie współcześnie toczą jakoby wojnę z kobietą, odmawiając im prawa do kontrolowania własnego ciała, czyli do aborcji. Działacze Secular Prolife wykazują, jak głęboko się myli. Z chwilą poczęcia. Mamy do czynienia z nową istotą ludzką. Potwierdza to genetyka i embriologia. Matka i dziecko mają inny kod genetyczny, często różnią się także grupy krwi, matki i dziecka, a wszyscy przecież wiemy, że w jednym organizmie przepływa krew tylko jednej grupy krwi. Przedstawiciele perinatologii, gałęzi współczesnej medycyny. Otaczającej opieką kobiety w ciąży, jasno mówią, że zajmują się dwoma pacjentami ciężarną kobietą i dzieckiem rozwijającym się w jej łonie. Myślący racjonalnie i logicznie ateiści uznają, że przerwanie ciąży oznacza u kobiety przerwanie jej fizjologicznego stanu ciąży, ale jednocześnie oznacza przerwanie życia rozwijającego się w niej dziecka. Legalizacja aborcji jest więc legalizacją zabijania istoty ludzkiej i okrutną, śmiertelną formą dyskryminacji ze względu na wiek człowieka. Ale aborcja, to musimy podkreślać, jest także niebezpieczna dla kobiety. Przewodniczący Secular Pro-Life, Kelsey Hazard, wraz z przyjaciółmi uruchomił stronę internetową, która zawiera bazę nadużyć i błędów medycznych podczas tzw. bezpiecznej i legalnej aborcji w USA. Ukrywanie przed kobietami takich faktów przez aborcyjny biznes i media jest przecież formą oszustwa. Ateiści Secular Pro-Life, a także członkowie innej organizacji Pro-Life Humanists walczą z mitem, że człowiek niewierzący w Boga automatycznie popiera aborcję. Przywołują współczesne autorytety, które opowiadają się za ochroną życia od poczęcia. Przytoczę tutaj tylko trzech z nich. Robert M. Price, pisarz, filozof, religioznawca, krytyk biblijny. W jednej ze swoich audycji nazwał aborcję, cytuję, morderstwem drugiego stopnia. Nad Hentow, działacz libertariański i dziennikarz, stwierdził, znowu cytat, Brak odwołania do teologii nie stanowi najmniejszej przeszkody w byciu pro-life. Don Marquis, filozof zajmujący się etyką medyczną, wykładowca Uniwersytetu z Kansas, określił aborcję jako niemoralną, gdyż uniemożliwia ona rozwijającemu się embrionowi ludzkiemu osiągnięcie tutaj cytat przyszłości takiej jak nasza nie może się zrealizować czyjaś. Osobista ludzka historia. Don Marquis jest znany z tekstu, Dlaczego aborcja jest niemoralna, który został wydrukowany w Journal of Filozofii w 1989 roku. Tekst ten był przedrukowywany dziesiątki razy, setki razy cytowany w debatach o aborcji. W kręgach ludzi niewierzących w Boga, ateiści prolaj spotykają się z niezrozumieniem. Stawia się im zarzuty, że nie są wystarczająco czyści ideowi. Są oskarżani o ukrytą religijność, ale to oznacza, że ich krytycy odwołują się do ideologii, a nie do współczesnych nauk medycznych, biologicznych czy fundamentalnych zasad etycznych. Życie człowieka od momentu poczęcia domaga się ochrony ze strony prawa i ludzi podkreśla Kristin Kruszelnicki z Pro-Life Humanist. Ateistka w tekście A Secular Case Against Abortion dosadny sposób argumentuje, cytuję, jeśli ojciec porzuca nagle bezrobotną matkę, to czy zabilibyście dwuletnie dziecko po to, aby jej ulżyć finansowo, albo po to, aby uchronić dziecko przed życiem w biedzie? Czy rozerwalibyście na kawałki przedszkolaka, jeśli zaistniałyby przesłanki, że może on wzrastać w dysfunkcyjnym domu? Koniec cytatu. To pytania retoryczne. Niestety, tego rodzaju przyczyny, bieda i złe warunki w domu, często są podnoszone w przypadku zabijania dzieci przed narodzeniem. Ateiści pro-life. Tak samo jak inni obrońcy życia nie godzą się na to, tylko życie ma przyszłość.